Proszę Państwa, w imieniu dyrekcji Instytutu Filozofii chciałbym złożyć Państwu życzenia. I w tym dziwnym okresie, w którym obecnie jesteśmy, to otrzymują Państwo zapewne od wszystkich życzenia zdrowych, spokojnych, bezpiecznych, odpowiedzialnych świąt. Te życzenia są oczywiście, to wszystko jest dobre i słuszne i ja się do tych życzeń dołączam też, ale przede wszystkim chciałbym Państwu życzyć wesołych świąt. To jest wyświechtana formuła, która no właśnie w tym dziwnym okresie, w którym obecnie się znajdujemy, stała się nagle kontrowersyjna, no bo sobie myślimy, że czy to nie jest niestosowne, żebyśmy myśleli o weseleniu się właśnie w tym okresie zarazy, tak, w czasach zarazy. Otóż nie jest to niestosowne, jestem głęboko przekonany, że nie jest to niestosowne i zilustruję to pewnym przykładem. Mamy tutaj taką książkę znaną zapewne wszystkim, Spór o istnienie świata. I Państwo wiedzą na pewno, do czego ja piję. Otóż autor tej książki, Roman Ingarden, książki, która być może jest największym dziełem ontologicznym XX wieku, pisał ją w czasie II wojny światowej. I mówię to nie dlatego, żeby sobie i Państwu fundować następną frustrację w rodzaju, o tutaj tytan ducha napisał pomnikowe dzieło, a ja co? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zilustrować fakt, że Roman Ingarden, który zapewne w tych mrocznych czasach wojny był sfrustrowany, był rozżalony, cierpiał, był zrezygnowany, dawał sobie prawo do radości pochodzącej z twórczości intelektualnej, tak? Ponieważ jestem przekonany głęboko, że każdy dokończony rozdział wywoływał w nim dziką radość. I my też mamy prawo do tego, żeby się radować w czasach zarazy i święta są takim właśnie obszarem, w którym możemy to robić. Oczywiście struktura owego radowania się będzie w tym roku trochę inna niż zwykle, tak? To będziemy musieli użyć na przykład jakichś środków elektronicznych, żeby się z bliskimi skontaktować, tak? Nie będziemy mogli sobie podać rąk czy się tam pocałować. Ale to jest w jakiś sposób do wykonania, tak? Trzeba próbować, trzeba sobie ten obszar radowania się jakoś skonstruować i ustrukturować i do tego Państwa zachęcam, tego Państwu i sobie życzę, także jeszcze raz życzę wszystkim wesołych świąt i to są moje życzenia i tyle. Dziękuję bardzo.